proszę Państwa, ja mam ogromne plenipotencje do tego, żeby zapowiedzieć ten sketch. Ten sketch dzieje się w kopalni, od razu Państwu mówię, a ja urodziłem się 4 grudnia. Zatem. Wielu szukano, żeby zapowiedzieli, ale nikt nie miał takich kompetencji, jak ja mam. Urodzony w samą... Miałem być Baśka, ale... Mama patrzy, nie Baśka. Kabaret młodych panów. Chłopie, jak mi się dzisiaj nie chciało stać, chłopie, tak, kurde, tak stałem, mówię, a za Cila się wezna, nie, a moja nie przyszła z nocy nawet, kurde. Co ty godziesz, nie ma za co brać. Dobra, to do roboty, dobry. Ja do roboty, chłopie, młodego mamy jeszcze dostać. Co, a na co możesz mi powiedzieć? Na przeszkoleni, Steiger kozoł. To niech się go Steiger do biura weźmie, a nie tu na dół. Co idzie, co idzie, co to jest, pan Buczek, albo to? Dzień dobry. Szczęść Boże się go tu. No. Może tu ma prąd za darmo? Co? Ta szlampa z gość, synek. No. No, rób szybko. Słuchaj, dzisiaj jedziesz pierwszy raz na dół. Ja. I pamiętaj. Słuchaj starszych. Ja. I trzymać się starszych. Ja. Ujka, trzymaj za rękę, ja. Wiesz? No. A na które piętro pojedziemy? Na poziom 600, wiesz? Na dół. Ni do góry. Siadaj do szoli. Leź do szole. No, blazować. Młody do środka, bo się jeszcze stracisz. Chodź tu do ujka, zapol se szlampa, ja już możesz. No. Idź. Ja wiem. Ale ta sela ciśnie. Szola się ciulu godo. Że sela ciśnie, to sobie ją popuść, bo cię gacie z gwałcu. No właśnie, ja. Ja. Ty, pan pierwszy mąż? Co? No, kaj będziesz sikął? Pod ścianą na węgiel. Yeah. Co? W domu też polisz oszczanym węglem. No? Gazem palę. Ja. Tu był taki jeden, co polił gazem. Boroczy. No. I co? Co? Drogo to wyszło go, chłopie. Się zadłużył, raty, jeruna. O, dobra. Wysiadać. No, widzisz, synek, są my na dole. Ale tu jest fest piknie. Ja, jak pierun. To te reski do przodku, 4 kilometry! Hop, idziemy. Idziemy. No a jak tam dojdziemy po tą ścianę, nie? To co będziemy robić oprócz wydobywania węgla naturalnie? Kurde. Pierun. Się po studiach? No. Pokaż lampa iść pierwszy. Ja. Czemu? Byś łepą świecił. Ja słyszałem, że takie kolejki są pod ziemią. Ty, to może ja, my zapomnieli, ty. Słuchaj, idź tam je telefon. A właśnie, bo... Zadzwoń na górę, a zapytaj, o kiedy jedzie. Ja. Zapytam o cuk. Nie, ty zapytaj o ancuk. Ja. Pośpieszny. Ja. O je, pan Buczku. Co to jest? Co to jest, chłopie? No, ty, a ja słyszał, tyś audyca kupił. A nie ma co go oddać, chłopie. No nowo, chłopie. 80, ja? Ja, że za nowo, chłopie, jak to drzezola normalnie, chłopie. Jak to, chłopie, jak zola nie, żeby ci zola nie spadła na asfalt. No to ja. Tu, o. I co ci dyspozytor padł? No, no co ci padł? Że ancuk jedzie dopiero w niedzielę. Jeszcze. Kurde, widzisz. No. A dzisiaj wtorek i musimy dupać piechty. No. Dobra, idziemy, a co? Idziemy. Albo nie. Stop! No, nie lękaj się, hopie, ja zapomniał. Przerwa, najważniejsze w robocie. No tak. Kurde, wyciągać nitki. Ja. O kurde, pieruna. O, przeżegnać się. Ja. Ty czemu się nie przeżegnął? No. Bo ja jestem muzułmaninem. Wow. Ty, to z ciebie byłby niezły szczałowy. No. Ja. Nie? Ja. Szkoda, szkoda, że inoroz. Ja. No, ale jakby dupło porządnie. No, a z czym odciesz nitki? Ja z szynką. A, ja z fetym i ogórka mu. Ja. Ty, Alach! A co ty musisz, co? Ja mam z Nutellą. No taki mus czekoladowo-orzechowy. A ja, no, no, jak mus to mus. Ja. Mamy.
Na deserek mam kabanoska wieprzowego, jakby ktoś chciał, to... A ty chyba nie możesz. No. Tu Allah nie widzi. O pierna. Ty. A nóż pod łuczek widzi wszędzie. No, ja. Dlatego zmieniłem. No, po jedyny. Co? Już raz, jak weźmiesz kurzył, ja? Weź kurzył, ja? Co kurzyć, no. Nie, opie, ty nie umiesz wytrwać normalnie. Co? Nie. Co? Nie. Co? Co będzie, jak przyjdzie metan? Kurde, ty się po studiach najbardziej wyszczekany, to będziesz z nim godą. No. A co na to Steiger? Zenek, na Steiger jeszcze bardziej ślepy ja. Niż ten twój Allah. Blank ślepy. To jest cigareta. 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 Ty, ale jeszcze nie grają normalnie, nie wiem, normalnie no, już czekam. Ja pójdę do góry, to ja. O, jedzie! Dobry opy, ja, dobry. Radiowęzeł Grupski. No, opy. Podajemy komunikat. Wszystkie opy, co jadą w sobotę na grzyby, wiedzie? Niech weźmą ze sobą kasa na grzyby ja. I pół litra. O, to znamy litra. Właściciel auta Audi Achcich, przerobionego na gaz, proszony o niezwłoczne nie. Sprzedanie tej szupy, bo gańba na całą grupę. To nie ma mój, gańba. Nie ma mój. Także Andrzej, przestaw se go. Wiecznie biedne związki zawodowe. NSZ Solidarność, marzec 80, sierpień 81, sierpień 82, sierpień 83, solidarni wczoraj, solidarni jutro, solidarni wczoraj 80, nie na żarci 84 oraz związek założeni wczoraj przypominają o obowiązkowych składkach, bo chcemy jechać na wczasy. Podpisany tu, zarząd. Tu. Się musisz określić. Jeszcze naszą loterią. Szczęśliwy rok. Ja. Barburka Kręcikowy. Ja. I no. Dzisiaj Prodisz wygrał rok numer 153. A teraz muzyka. Ja. A na hoku nie zostawił. Jak tak? Zawsze nasze dokumenty przy sobie na wypadek akcji ratunkowej, żeby mnie zidentyfikowali. Kurde ty, a my głupki ja bez dokumentów na dół. Bez papierów, jakby nas tak spisali. Ja ty. Tak się nie chodzi. Ja, no. Po torach sokiści przyjdą ci dupną i będę miał teroszki. Kaj my mieli łeb ty. Ja słyszę to. Co idzie? Ja idzie. Co? Idzie. Gaś lampa, zamykaj oczy. Gaś lampa. Zamykaj oczy. Idzie. Idzie. Co mam zamknąć oczy? No. Idzie. Co? Idzie, nie słyszysz? Ja wiem. Bankier to idzie. Skarbek ciulu. No. Czemu mam zamykać oczy? Zawiery, bo jak się chłopie spojrzysz w oczy skarbka, to się zamienisz w wągiel. Zamykaj ty ja. Się. Ja też. Ja też. O. Ja no. Już zawrzył. Ja idzie tu. Idzie. Słyszę. Idzie. Już tu jest. Jeruna, ja go czuję. Jeruna, ja. Bliżej. Oje, ale szpetny musi ty być. Normalnie byś te poszł. Ja poszł. Student! No. Ty masz ten portfel, nie? No. To go wyciąg i daj mu jako kasa, to se pójdzie. Ale ja mam zamknięte oczy. To wyciąg, otwórz, on se są weźmie. Ja. On umie. Gipko, bo się normalnie, o. A, coś puczy! Ja, bo się wściekł, chłopie. Boś mu ta kapsa z kotlokami otworzył. O. Jeruna i poszło, ty piernie! Ty, pójdziesz. Ja, ty, mendo. Jeruna, student, ten twój portfel nos uratował, rozumiesz? Ja. Czemu? No bo on cię po nim zidentyfikował. On poczuł ta twoja wiedza i padł, Jeruna, jaki oje głupi. Ja. I poleciał się uczyć, rozumiesz? Stówę mi wziął! Na książki! Ja. Czyli normalnie to bierę sznitki, wiesz? Ja. No ale ja mam sznitkę i mi nie wziął. A, bo ty masz z Nutellu. A on nie lubi jak pierń, żyj go normalnie. No, ale wy też macie Nutell, Dobra, stowy, siedzisz, się roboty chyć. Trzeba przecież sprawdzić czujniki. Wiesz, są do czego czujniki są wykrywania? No, do wykrywania metanu. Nie, goroli takich jak ty.
ryczą na całą grubę. Bu, bu, bu. Dobra, idziemy. Ja tak się zastanawiam. Te rusztowania takie drewniane duże, nie? No, ja. No to chyba nie górnicy stawiali, co? Nie, kaj, górniki se z przodku leżą w hamakach, rozumiesz? Cigareta, kurzą, szkata, rozumiesz? To wszystko to robią szczury i bobry. Ja. A, ciekawe, skąd te bobry? Z Czech. O. Normalnie mają spółki pozakładane, na umowy to robią, nie? A, gdzie polskie bobry? U góry siedzą we związkach i w ciula grają. Jeszcze jakieś pytania, jakieś coś tam z tych książek? A ten, jak tak sobie myślę na studiach, mówili, że takie konie pracują pod ziemią. Takowie jeszcze pracują? A konie, to wszystko na służebie sprostudowali. W zawodach startują. Nie, na kasach siedzą, zakłady przyjmują. O, na łyska. Ja dup, dup, dup. Tak. A ja tak słyszałem. O kurde, a nie czytałeś? Słyszałeś? Aha. Słyszałem, że święta Barbara się objawiła niektórym górnikom też. Zdarza normalnie się. Na posku z wypłaty, wiesz? Jemu 3 razy, godą z nią normalnie, Poważnie, formalnie. No, a kiedy dostaniemy te wiertarki do fedrowania, tak, żeby tam... Nie bądź taki Roger Federer. Dojdziesz do ściany, to będzie, nie? Dobra. O, jest, widzisz! Ściana! No! Węgiel! Kaj! Ty znot węgiel? No. Za grubie? No! Ojeju! Hopie! Czymej ściana, my lecimy! Ja, gipko, czymej! No ale gdzie lecicie? No, hopie, popremia, węgiel, my znajdli! Ej, no co? Halo! Halo! Kto to? Jo. Co za Czymej ściana godą. Utopek. Dzień dobry, panie Utopek. Szczęść Boże, ciulu. Szczęść Boże, ciulu. Ja słyszałem, że utopki to na powierzchni żyją. Kto ci takich pierdół na godą? Tak słyszałem. Skarbek był po kasa? Był. To teraz jojda. A pan też na książki? Co? Ja, tyś. Ty, dej mi seta. Nie mam stówy. Możesz 2 razy po 50. Ale ja ścianę trzymam. Mogę spuścić, połóż na seta na ziemi i idź. Szybciej. No, śpieszę się. Przez szoków widzę. No. Szybciej, idź se. Co? Nie słyszę. Idź se, bo cię zażera! Ja. Pierunie. Ja, dawaj. Gipko do kapsy, będzie na grzyby. Ja. Studyn! Kaj chodzisz, ty! Co ty se myślisz? Nie wiesz, przepisy BAP się nie oddalać. Panowie nie uwierzą. Co? Ale był to utopek. Pierun! Jak? I co ci wziął? A skąd pan wie, że coś mi wziął? Zawsze coś biorę. No właśnie, no kurde. Stówę mi wziął. Kurde, stówę. To i tak musz pieruńskie szczęście, że cię nie ojszą. No. A pan to coś mnie nie lubi. Hopie, nie lubię cię, bo ty się na górnika nie nadajesz, rozumiesz to? Właśnie, że się nadaje. Ja, ty się nadajesz, hopie. Żeby taki górnik, jak stworzył dupy Rajzentasza. U nas z dziada, pradziada byli górnikami, ja też będę. Ja, ty będziesz bardziej z dziada. Właśnie, że będę lepszym górnikiem niż pan. Taki górnik, tego skarbek z putowkiem w ciulach. Właśnie. Bankier idzie, bankier. Jaki to trzeba być ciulą, żeby tak go zatnieć. Hopie, bankier. I on sobie myśli, że co? Dyrektor. Co dyrektor? Dyrektor mocie w życi, rozumiesz? Mocie w życi, rozumiesz? Co nie godej? On mo w życi ciebie, mnie i jego, rozumiesz? Czemu mo w życi? Bo mo w życi po prostu. Bo to jest dyrektor. I on se siedzi. A coś ty się. 2 lata do pinzyje. A coś ty się taki za dyrektorem zrobił, jak zawsze godu, że jego baba jeba chrato. Ja tak nie godę. Ja tak nie godę. Nie, ty nie godasz, a coś ty ostatnio padł, że jego baba ma tak żyć, że do tej życi wejdzie kompania węglowa. Ja tak nie godę. Co? A co? Jo, hopie, dyrektor se siedzi u góry i co? Pije se kawa, w dupie okołocz i monos w życi. I co jeszcze? Zwyrce się na stołku. O tak se fotelu, o tak se robi. Czemu mnie go dyżuntuje? No widzicie, dyrektorzy, my właśnie go dali, nie? Że
To właśnie ten pieruński ruch tych planet, to ten wungel się właśnie... To ma wpływ i Andrzej pokazywał Jowisza właśnie. Ja. Nie, ruda pętla to była. Panie Andrzeju, my dobrze wiemy, co wy o nas sobie myślicie. O, a, to fajnie. No, widzicie co. Będzie z niego górnik? Ja, 15 lat na grubie to już. Rady jakoś tam. Ja. Nie z niego. Z niego. No. Rina, to jest taką żyć w kraglu. No, no my się zastanawiali, kto tego ciula wystrą normalnie. Ja, my tak myśleli. Tak się składa, że to jest mój syn. Ojej. Chodź o tu. Ja mógłbym teraz umpnąć. Ani metan nie przyjdzie. Nic, tak. Jak trza, to nie przyjdzie. No, widzisz. No właśnie, dyrektorze, bo tak? My tu gadali, było takie zebranie, cała masówka. No my z nim mamy mały problem. Tak. Tak? Normalnie, że on się tu marnuje. Ja. On nie umie się przez te zwałe ziemi przebić i jak przebić nie ja. I on, a on to musi iść do góry. Dobrze, i jeszcze oddajcie mojemu synowi pieniądze, dobrze? Co? Nie, tata, to mi wziął bankier i utopę. No. Czemu zakładacie, że to my? My, biedne górniki, zaraz my. My nie zakładamy, że to wy, myśmy tu założyli monitoring. Kiedy? Kurde, dawno. Co za pieruńskie zaufanie, ty. Się monitoring u siebie załóżcie, a nie u nas. Co? Szukamy, nie? To nie, ale... Dobrze się to założyli, bo to po pysku, że ich znajdymy, nie? Bo to, kurde, pieruństwo. Szukajcie, szukajcie. Żeby monitor, ja bym na to nie wpadł. Szukajcie, szukajcie, bo jak nie, to barburkę wam weźmie bankier. Weźmie ma. Skarbek, ciulu.